Teraz chciałabym zaprosić doktor Agnieszkę Kamińską. Pani doktor zajmuje się spektroskopią Ramana i w zasadzie tutaj weszliśmy troszeczkę w temat diagnostyki. Tutaj chodziło bardziej o diagnostykę zaburzeń kompulsywnych, o ile dobrze zrozumiałam. A tutaj będziemy mówić, znaczy pani doktor będzie mówić na temat możliwości wykorzystania spektroskopii Ramana w diagnostyce i w poszukiwaniu czy i rozpoznawaniu patogenów czy markerów infekcji bakteryjnych. Pani doktor jest, co należy podkreślić, autorką wielu patentów, 12 ponad, w tym 5 międzynarodowych oraz wielu zgłoszeń dotyczących spektroskopii Ramana. Oddaję głos. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja rzeczywiście teraz przeniosę Państwa troszeczkę w inny świat, świat spektroskopii ramanowskiej. Oczywiście, żeby w ogóle nakreślić problem i opisać to zjawisko, było nam potrzebne dużo czasu i kilka dobrych wykładów. Natomiast bardzo, bardzo króciutko, tu będzie plan prezentacji, czyli bardzo krótko, tak jak właśnie podkreślam, pokażę Państwu, na czym polega technika powierzchniowej wzmocnionej spektroskopii Ramana i pokażę możliwe aplikacyjne zastosowania tejże metody do detekcji między innymi bakterii, grzybów chorobotwórczych. Pokażę Państwu, jaki opracowaliśmy immunosersowski test na detekcję wirusów HBV. Pokażę, że istnieje możliwość z wykorzystaniem tejże techniki detekcji immunomarkerów różnych. Tutaj mamy przykład neopteriny. Oraz pokażę też możliwość wykorzystania techniki SERS detekcji identyfikacji grup krwi. Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia ramanowska polega na detekcji promieniowania rozproszonego przez molekuły. Jest to znacznie, zupełnie inna technika w porównaniu z tymi, które znamy w medycynie, tomografia i tak dalej. Nie absorpcji promieniowania, ale molekuły, mierzymy odpowiedź molekuł na właśnie rozproszenie promieniowania, czyli mamy przede wszystkim pierwszy punkt, musimy mieć chropowatą powierzchnię złota, srebra albo miedzi. Te metale są, wybieramy je ze względu na ich własności dielektryczne i sam mechanizm zachodzenia zjawiska SERS. Na tych chropowatych metalach o nanometrowych chropowatościach rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset nanometrów, molekuły, które są zaadsorbowane, mają bardzo silne sygnały, ponieważ sama technika ramanowska, molekuły bez tej powierzchni także rozpraszają światło, nie tylko adsorbują albo rozpraszają, ale ta ilość zaadsorbowanego, rozproszonego światła jest bardzo mała, tylko jeden związki 10 na milion fotonów ulega rozproszeniu. W związku z tym te same sygnały ramanowskie są bardzo słabe, ale wówczas, kiedy wprowadzamy chropowate, nanostrukturalne powierzchnie, sygnały bardzo znacząco wzrastają. Oczywiście te mechanizmy i teorie liczne tłumaczące technikę SERS są przez lata rozbudowywane i coraz bardziej rozwijane, natomiast do tej pory nie ma gładkiego i jednego mechanizmu tłumaczącego tak ogromny wzrost światła rozproszonego w momencie, kiedy molekuła jest na chropowatej powierzchni o nanometrowych właśnie rozmiarach. Zalety tejże techniki. Jest to technika, która daje odcisk palca każdej molekuły. Nie ma dwóch molekuł mających takie same widmo ramanowskie. Technika, która daje nam informacje na temat orientacji, konformacji zaadsorbowanych molekuł, jest niedestrukcyjna, nieinwazyjna, możemy pracować in situ w biologicznych próbkach, nie przeszkadza nam woda, tak jak w technice w podczerwieni, widmo ramanowskie wody jest bardzo słabe. Bardzo małe ilości próbek używamy i to zarówno roztwory, koloidy, substancje stałe możemy badać. Czas w tej chwili ze względu na ogromny rozwój i samych metod nano, samych laserów, cały czas są coraz lepsze lasery, coraz lepsze detektory i cała nauka, nanoinżynieria rozwinęła się w ciągu ostatnich lat bardzo intensywnie. W związku z tym dostęp do tych podłoży i odpowiednio przygotowanych jest ogromny i w związku z tym czas pomiarów takiego widma ramanowskiego w tej chwili to są pojedyncze sekundy. Co możemy
dodatkowo jest na tyle czułą, powiedzieliśmy, że jest specyficzną, ponieważ nie ma dwóch molekuł mających takie same widmo ramanowskie i jest techniką czułą. Tak czułą, że w tej chwili istnieje oddzielny, jakby oddzielna dziedzina spektroskopii sercowskiej, mianowicie spektroskopii pojedynczych molekuł. Czy jesteśmy w stanie wykryć i pojedyncze molekuły. W związku z tym, jeżeli chodzi o czułość, w tej technice już nie ma nic więcej do zrobienia. Jedyną przeszkodą, dlaczego ta technika ciągle nie jest popularna i aplikowana w laboratoriach, w świecie medycznym, w analizach powszechnie, jest powtarzalność tej metody. Czyli powiedziałam, że powtarzalność, po drugie powtarzalność i po trzecie powtarzalność rejestrowanych sygnałów nam blokują wprowadzenie tej techniki w aplikację. Jeszcze kilka lat temu powiedziałabym, że w ogóle chyba to się nie wydarzy, ponieważ ta powtarzalność tak naprawdę, czy też jej brak właściwie, związany jest z morfologią podłoży używanych do wzmocnień. Im bardziej ten podłoże sercowskie, tą nanostrukturę złotą czy też srebrną mamy homogeniczną, powtarzalną, tym bardziej ten rejestrowany sygnał od punktu do punktu jest taki sam. Musimy sobie zdawać sprawę właśnie, że to podłoże jest ogromnym i kluczowym parametrem decydującym o powodzeniu tej techniki w świecie aplikacyjnym. Tak jak już zaznaczyłam jeszcze kilka lat temu, uważałabym, że ona świetna jest do badania orientacji, oddziaływań, do badania molekuł, ich zachowania w różnych roztworach i to, co przed chwilą powiedziałam, że do takiej czystej nauki świetna metoda i ciągle rozwijana. To teraz muszę stwierdzić, że ten rozwój właśnie nanotechnologii, podłoży, w tej chwili mnóstwo firm już komercyjnie produkuje podłoża do wzmocnienia, do techniki SERS, spowodował, że właściwie to jest już staje się powoli możliwe. Czyli powtarzalność tych podłoży jest na tyle już wysoka, że sygnał w różnych punktach jest już praktycznie w 98% taki sam. Stabilność, trwałość i czułość. O wszystkie te parametry tak naprawdę walczymy przy produkcji tych podłoży. W Instytucie Chemii Fizycznej od kilku lat już pracujemy nad opracowaniem takiego podłoża do badań analitycznych, do badań medycznych. Wdrożyliśmy już kilkanaście patentów, w tym też patentów międzynarodowych, tych morfologii i przeróżnych struktur utworzyliśmy dużo, to jest kilka przykładowych patentów. Oczywiście tych metod produkcji mamy i bazujące na metodach elektrochemicznych i metody napylania na istniejące już jakieś templaty, morfologie. Mamy podłoża bazujące na azotku galu pokryty złotem, które były we współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień opracowane, czy też wszelkiego rodzaju opracowaliśmy nasze nowatorskie podłoże bazujące na matach polimerowych pokrywanych złotem. Tych patentów jest dużo. Jak Państwo widzą ten świat tych morfologii, te zdjęcia semowskie tu prezentowane są rzeczywiście bardzo piękne. I co nie zawsze łączy się z tym, że taka piękna morfologia oznacza nam bardzo silny, wzmocniony sygnał. Nie ma tak naprawdę idealnego przepisu, jak stworzyć podłoże, które będzie spełniało te wszystkie trzy parametry, wysoką czułość, stabilność i powtarzalność. Zawsze jest to długa praca i długa walka. Natomiast wśród tych od kilku lat badań i prób opracowane zostały i wybrane podłoża, które tego typu, te trzy cechy spełniają i mogą być do badań analitycznych jak najbardziej stosowane. Dodatkowo, ze względu tutaj już wczoraj miał wykład profesor Garstecki, z którym współpracujemy i nasze podłoża sercowskie w układach mikroprzepływowych także skorzystamy z wiedzy naszej grupy mikroprzepływowej i te podłoża dodatkowo sercowskie umieszczamy. Tutaj Państwo widzą taki przykład, co tu są takie komory, w które wkładamy aktywne sercowsko podłoża. Odpowiednimi tutaj kanałami doprowadzane są anality, które chcemy. Może być to podłoże przepłukane, małe ilości tych analitów używamy i co bardzo ważne, możemy takie małe mikrofluidyczne urządzenie włożyć pod mikroskop i robić, nie ruszając, nie wyjmując, nie przenosząc, robić kolejne stopy, procesy, reakcji, jeżeli to wymaga dana procedura i zbierać widmo z tego samego punktu, co nam też ogranicza tą niepowtarzalność wynikającą właśnie tych rejestrowanych widm z przechodzeniem czy z właśnie w różne punkty morfologiczne podłoża. Dodatkowo
Możemy, oczywiście pracujemy w Instytucie na spektroskopach, które zajmują, powiedzmy sobie, pół pokoju, mają kilka linii wzbudzających i do celów mocno takich naukowych, analitycznych cały czas je wykorzystujemy, ale obecnie bardzo intensywnie rozwija się rynek takich przenośnych, małych mikroskopów Ramana, które ważą, nie wiem, 3-4 kg, do tego jest laptop, jedna linia wzbudzająca, głównie to jest właśnie 7-8-5, chociaż już w tej chwili Renishaw i tak dalej wprowadzają inne linie wzbudzające, światłowo wyprowadzona wiązka laserowa, także możemy dowolnie w warunkach polowych już tego typu urządzenia stosować, a ich kamery CCD już niczym się nie różnią tak naprawdę i ich czułość od dużych spektroskopów ramanowskich. I tak jak Państwu powiedziałam, bardzo od kilku, właściwie 2-3 lat pracujemy nad detekcją grzybów chorobotwórczych. W świecie to właściwie istnieje jedna grupa, która Jurgena Popa z Niemczech, która się zajmuje detekcją ramanowską grzybów i grzybów, właściwie to bakterii grzybów, to pierwsi zainicjowaliśmy tą metodę inspirowani przez świat medyków, z którymi ciągle współpracujemy. Dlaczego bakterie? Przecież jest w końcu bardzo dużo metod detekcji bakterii. Oczywiście chodzi nam o czas. Możemy sobie wykorzystać spektroskopię oczywiście masową, metody PCR są szeroko stosowane, tu jest oczywiście wykwalifikowany personel i cena, tutaj zajmuje to wielkie pomieszczenie, to jest duże urządzenie, tu nie zawsze jest specyficznie, a czas jest w zakażeniach bakteryjnych gra ogromną rolę, dlatego też poszukiwanie i to nas inspirowali właśnie medycy, możliwości detekcji bakterii techniką czułą i szybką jest bardzo pożądane. Pierwsze nasze prace polegały na tym, że po prostu a jeszcze zaznaczę, że taka detekcja, pojedyncze widmo ramanowskie bakterii to jest detekcja około, już jeżeli mamy nałożoną bakterię na aktywne sercowsko podłoże, to jest jakieś 20 sekund. Nigdy nie robimy też tych widm pojedynczo, to wszystko później idzie też, za chwilę przejdę do metod, że to jest wszystko chemometrycznie i matematycznie obrabiane, ale nasze pierwsze doświadczenia to były takie, że jak tu Państwo widzą, mamy bakterie na aktywnym sercowsko podłożu, mamy jej widmo, to akurat było bakterie z krwi. Te podłoża nam, te widma oczywiście były analizowane i byliśmy z tych wyników zadowoleni, natomiast było bardzo trudno uzyskać te widma, ponieważ nam bakterie po podłożu rzeczywiście wędrowały jako istotki żyjące. I znalezienie na przykład takiej bakterii na podłożu, która ma 5 mm na 5 mm, no nie zawsze było łatwe. Tutaj akurat był przykład taki, że łapaliśmy je na antybiotyki, na wankomycynę, ale ta wankomycyna też ma swój własny obraz spektralny, któremu się trzeba dokładnie przyjrzeć i go wyekstrahować z całego widma. Dlatego też opracowaliśmy nowatorskie podłoża bazujące na siatkach polimerowych. To są siatki różnego rodzaju włókna, które przebadaliśmy w odpowiedniej strukturze, które tak naprawdę służą nam jako filtry. Szczególnie ma to istotne znaczenie, kiedy mamy znaleźć bakterie, których jest mało, których nie chcemy namnażać, bo to właśnie mamy mieć taką przewagę nad technikami biochemicznymi, standardowymi. Nie chcemy namnażać i tracić czasu na namnażanie bakterii. Chcemy je po prostu złapać z tego, co mamy. W związku z tym tego rodzaju filtry, siatki polimerowe posłużyły nam, a tu jest takie nasze pierwsze urządzenie, zwykły lejek Michnera, przez który tutaj pod ciśnieniem kropla krwi z bakteriami przesączamy zatrzymujemy bakterie. Oczywiście te rozmiary tych porów i tak dalej są dobrane do tego, jakie rozmiary mamy bakterii. Taka siatka nam służy do filtracji, zagęszczenia, do immobilizacji, że już nie szukamy tego po całej platformie, ale wiemy w którym momencie, gdzie wstrzykiwaliśmy nasz analit i oczywiście do wzmocnienia, pokryta jest złotem. Za wzmocnienie oczywiście nie są odpowiedzialne te duże dziury, które Państwo w odległości między tymi matami, które widzimy, ale ponieważ są te włókna, odpowiednie włókna napylane złotem, głównie też stopem złota srebra, nanomorfologia tych samych włókien odpowiedzialna jest za wzmocnienie. Tu też nie bijemy się o jakieś wysokie wzmocnienia, natomiast chodzi nam o to, żeby móc detektować widma. No i tak Państwo widzą tutaj na przykład, to jest za wzmocnienie odpowiedzialne, są tutaj te drobne nanostruktury, a tu są na przykład widmo bakterii Staphylococcus aureus na takich siatkach.
To są podłoża opatentowane, prace opublikowane. I tutaj Państwu pokażę takie praktyczne zastosowanie, mianowicie pracując z Instytutem, współpracujemy z Narodowym Instytutem Leków, Instytutem Żywności i Żywienia w Warszawie, współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim Medycznym i z Wydziałem Biologii. Natomiast nasi we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia chcieliśmy zobaczyć, jaka jest możliwość wykorzystania tej techniki w detekcji bakterii z próbek żywnościowych. To było mleko, to była jakaś szynka i parę zwykłych innych rzeczy. I tutaj nasi partnerzy byli bardzo zachwyceni biologicznie współpracą, ponieważ czas detekcji, który jest wymagany przez normy ISO. W normach ISO detekcja, już kończę, muszą być pewne procedury zachowane i ten czas wynosił im detekcji na przykład salmonelli 6 dni, a my z wykorzystaniem techniki SERS i wprowadzanie je na pewne etapy zgodne z normami ISO skraciliśmy je do 2 dni i myślę, że takich niestety muszę skończyć. Powiem tylko jeszcze jedną możliwość, że te wszystkie nasze rzeczy to nie są oparte o jedno widmo, robimy mapowanie, robimy setki widm, setka widm jest uśredniana i te widma z bakterii są następne wprowadzane do programów chemometrycznych, które prowadzą analizę, rozróżnienie nam tych różnych widm, bo czasami te widma bakteryjne czasami różnią się bardzo, czasami tylko jednym pasmem, których nawet empirycznie nie jesteśmy w stanie rozróżnić. Natomiast metody chemometryczne obecnie szeroko już stosowane w analizach pozwalają nam z mieszaniny widm wyróżnić, tak jak tu Państwo widzą, klastry 3 różnych gatunków bakterii. Podsumowując, chciałam powiedzieć, że właśnie to, co nam jest tutaj ogromne wiedzę i naukę w ciągu tych kilku lat, którą wynieśliśmy, to spektroskopia SERS ma w tej chwili ogromny potencjał aplikacyjny. Właśnie w wykorzystaniu mamy już te dobre podłoża, możemy zastosować układy mikroprzepływowe i metody chemometryczne w analizie widm już są w tej chwili tak naprawdę nieodzowne. Wszędzie muszą być to statystyczna obróbka i co chcemy zrobić i stworzyć, to właśnie bazy danych, czyli później nie chcemy, żeby w potencjalnej przychodni lekarz robił setki widm i stracił na to czas. On wystarczy, że zrobi jedno widmo, a mamy bazę danych bakterii i opracowany model, i po zrobieniu jednego widma ma nam wrzucić do tego koszyka tego lub tego i do której bakterii to należy, czyli bazy danych, obróbka chemometryczna i w tej chwili przenośne spektrometry Ramana pozwolą nam, że nie tylko w żywności, ale tu już nie mam czasu, myślę, że mogłabym kilka godzin Państwu opowiadać, w płynie mózgowo-rdzeniowym, grzyby, nowa praca, która się ukazała i możliwość detekcji po raz pierwszy grzybów wywołujących dermatozę. Ogromny problem, ponieważ w PCR-ze nie ma takiej uniwersalnej sekwencji, jest to niestety tylko kawałek Państwu, wycinek tego, co zamierzałam, przedstawiłam. Dziękuję bardzo. Pani doktor, dziękujemy za super prezentację. Ja teraz zapraszam do zadawania pytań. Mamy czas na 2 krótkie pytania. Proszę, w sekundkę, już podchodzi mikrofon. Krótkie pytanie. To jest analiza tylko jakościowa, nie ilościowa? To jest analiza w tej chwili jakościowa, ale na analizie ilościowej nie doszłam. Pokazałabym detekcję na przykład immunomarkerów z krwi. W tej chwili robi się krzywe kalibracyjne. My robiliśmy jeszcze je sami, czyli robiliśmy krzywą kalibracyjną różnych stężeń i później w tym badanym z płynu mózgowo-rdzeniowego, czy też z krwi akurat neopteryny. Neopteryna, taki immunomarker, być może Państwo znają to tak jak białko CRP, które nam wskazuje na stany zapalne w mózgu, w układzie, w naszym organizmie często właśnie razem z białkiem CRP medycy ją badają. A my robiliśmy jeszcze to na piechotę i dużo osób robi, a w tej chwili zakupiliśmy spektrometr Ramanowski, który ma wbudowany w program już oprogramowanie do analizy ilościowej właśnie, ponieważ sygnał Ramanowski zależy ilościowo od tego, ile mamy danego analitu. W badanej procesie, czyli analizy ilościowe już są możliwe. Sekundkę. Lech Trzeciak, Politechnika Warszawska, CEZAMAT. A jakie są perspektywy czy możliwości analizy komórek? Chodzi mi przede wszystkim
konkretnie powiem o rozróżnieniu komórek nowotworowych we krwi? Komórki nowotworowe we krwi, akurat tą, jeżeli spektroskopią Ramanowską i komórkami nowotworowymi w dużej mierze zajmuje się grupa profesor Barański z Krakowa i oni z dużym powodzeniem to robią, czy też w Łodzi. Natomiast i oni z dużym powodzeniem je rozróżniają, a do tego stosują głównie mapowania tak naprawdę, czyli zupełnie jeszcze inna i też nowa technika. Mapowanie, czyli punkt po punkcie zbierane jest widmo ramanowskie, już bez sercu, nie mamy podłoża, mamy tylko, kładziemy tkankę pod mikroskop, pod obiektyw. I oczywiście widzą różnicę pomiędzy zdrowymi i pomiędzy chorymi. I robią to, były badania na nowotwór piersi z dużym powodzeniem, bo ja był właśnie w tą metodą badany. Natomiast to jest głównie mapowanie, czyli punkt po punkcie zbierane jest widmo zdrowej i chorej i są też różnice pomiędzy zdrowymi i chorymi pokazywane. Tak jak tutaj bym Państwu pokazała też płyn mózgowo rdzeniowy, chory i zakażony, jak strasznie są zmienione te widma ramanowskie, co jest wielką ciekawością, nawet jeżeli coś sztucznie dodamy, na przykład jakąś bakterię do płynu mózgowo-rdzeniowego, nie zobaczymy tych zmian. Ona musi przejść, ten płyn mózgowo-rdzeniowy, jakby przez nasz organizm, czyli to, co się stanie z tymi metabolitami i tak dalej, rzeczywisty jego, tego obieg zakażenia w organizmie i taka próbka kliniczna daje zupełnie inny na przykład obraz niż coś, co sobie sztucznie zakażemy. Więc jest bardzo czuła technika i myślę, że będzie się ogromnie rozwijać. A względy czasowe, bo to jak pani pokazywała sprzężenie z układami mikroprzepływowymi, to po prostu zebranie widma z takiej pojedynczej komórki trwa co najmniej sekundy pewnie, tak? Czyli niemożliwe jest zrobienie tego w real time podczas przepływu przez układ. Tylko trzeba zatrzymać to gdzieś, tak, spułapkować. Trzeba to spułapkować, nie może to płynąć, bo sygnał przez chwilę musi być, to światło stabilnie musi być spułapkowane na czas pomiaru. Dziękuję bardzo. Dziękujemy raz jeszcze za pytania. W tej chwili już nie przewidujemy dalszych pytań. Zapraszamy do zadawania pytań w przerwie kawowej, która niedługo nadejdzie. Podziękujmy jeszcze naszym wszystkim prelegentom.